Cześć, moi drodzy. Trafił mi się kolejny ciekawy pojedynek. Tak, dobrze widzieć, z Blenheimem. Naprawdę nie żartuję. Widzicie, są bombowce w grze, które się świetnie nadają do trollowania myśliwców. Między innymi jest to właśnie Blenheim. Sam tak robiłem na Blenheimach, na AR2, na SBD3, no nie mówiąc już o takich oczywistościach jak Junkersy D5 czy B7A2 japoński. No to lecimy. Na nieszczęście dla tego przeciwnika ja dobrze wiem, na czym polega trollowanie na bombowcach, więc tutaj się nie nacieszył. Pierwsze starcie bojowe bardzo ładnie skrócił wektor lotu, ścinając go trochę w moją stronę, przez to cała moja seria spudłowała. Jednakże trollowanie w bombowcach ma pewną wadę, mianowicie z uwagi na stosunku mocy silnika do masy tych bombowców, one nie są w stanie wytrzymać manewrów polegających na wyciąganiu ich w górę. Choćby nie wiem, jak dobrze się kręciły. Ja udaję, że nie wiem, co ten Mike chce odwalać, ale cały czas staram się, żeby walka toczyła się raczej wysoko. Skręciłem przepustnicę, żeby nos mi opadł szybciej, ale Blenheim skręca dobrze. Jego taktyką jest latanie w ciasnych pętelkach i ostrzeliwanie mnie z głównego strzelca. Miałem tutaj okazję strzelecką, próbowałem go trafić w pilota, ale nie wyszło. Znowu skręcenie przepustnicy, żeby nos mi zdążył podążyć za przeciwnikiem. Nie słyszeliście dźwięk trafienia, które coś zrobiło, i chyba to było ustrzelenie jego górnego strzelca, bo mu w pewnym momencie go spizgałem. Przeciwnik, jak to zobaczył, chyba zaczął dążyć po prostu do zderzenia. W takim starciu no, są duże szanse na to, że wygra. Ale zaczyna robić Immelmany, usiłując na te czołówki latać, tudzież zderzenia, i to go kosztuje pieruńskie ilości energii. A ja, widząc to, odpowiadam Climbing Spiral. On co prawda przeszedł w płytkie Low Yo-Yo, więc energię odzyskuje, ale jak tylko zadrze nos do góry, to zaraz się z niej wyprztyka. Właśnie z uwagi na to power to weight ratio. W tym momencie nie traktuję go bardziej nie tyle co bombowiec, co raczej jako ciężki myśliwiec. Ale znana słabość bombowców w trakcie walk manewrowych i bezlitosne wykorzystanie jej powoduje, że zyskuję przewagę pozycji i mogę przeciwnika ostrzelać. Tutaj też nie weszło mi w pilota, niestety. Ale Mike stracił dużo prędkości, ja jestem upozycjonowany za jego ogonem. A on w dodatku stracił górnego strzelca i nie ma jak mi się odgryźć. Tutaj idąc w górę i skręcając przepustnicę, nie wiem, chyba miał nadzieję, że ja w niego wlecę
i się rozbije. Generalnie wygrałem pojedynek poprzez ustrzelenie mu linek sterowych i nie wiem, czy to nie stało się właśnie w tym momencie. Znaczy, podczas poprzedniego ataku. No, w każdym razie, jak widzicie, z takimi wesołkami trolującymi bombowcami też da się wygrać, jeżeli wie się, jak zabrać się do rzeczy. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.